Dzisiaj w internetowej telewizji miejskiej powiemy o najnowszym rankingu szkół średnich magazynu Perspektywy. W regionalnej czołówce znalazły się szkoły z Grudziądza. Jest to wyróżnienie o charakterze prestiżowym. Na ulicach naszego miasta postawiono zimowe domy dla kotów. W te największe mrozy, które były, koleżanka mówiła, że nawet 20 kotów mieszkało. A także trwa nabór wniosków do czwartej edycji Grudziąckiego Budżetu Obywatelskiego. Miesięcznik edukacyjny Perspektywy opublikował ranking najlepszych techników i liceów ogólnokształcących. Po raz kolejny w regionalnej czołówce znalazły się szkoły z Grudziądza. Wśród wojewódzkiego rankingu techników najlepiej poradzili sobie uczniowie zespołu szkół ekonomicznych, którzy zajęli miejsce ósme. Niewiele gorzej wypadł zespół szkół budowlanych i plastycznych, pozycja 11, oraz zespół szkół technicznych, 12 lokata. Jest to wyróżnienie o charakterze prestiżowym, którego nie można w żaden sposób nabyć, kupić, jest to sprawa złożona. Szóste miejsce wśród wojewódzkich liceów zajęła dwójka, a na 20 pozycji uplasowała się jedynka. No, dla nas jest to też taka informacja zwrotna, że kierunek, w którym idzie szkoła, jest dobry, że wybraliśmy dobrze, że stawiamy na wyniki egzaminów maturalnych, bo to jest sprawa najważniejsza dla licealistów. Wyróżnienia dla szkół to nie tylko wspomniany prestiż, ale także i motywacja do jeszcze efektywniejszej pracy. Po sukcesie ciągle wymagana jest solidna praca. Solidna praca z uczniami, solidna praca nauczycieli przygotowujących do egzaminu maturalnego i do olimpiad. W końcu obecność w czołówce takiego rankingu pod koniec każdego roku szkolnego przyciąga coraz to więcej nowych uczniów. Chęć nauki w naszej szkole wyrażają uczniowie bardzo uzdolnieni, którzy no wiedzą, że no nie zmarnujemy tego, co wypracowali, i no pewnie też uda się w następnych latach osiągnąć przez nich określone sukcesy. Oceniając licea ogólnokształcące, brano pod uwagę sukcesy na olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Z kolei technika były oceniane za pomocą następujących kryteriów: sukcesy na olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Te kryteria nie zawsze jednak oddają pełny obraz mozolnej często pracy, jaka wykonywana jest w szkolnych salach lekcyjnych. Są układy procentowe związane z egzaminami zawodowymi, z egzaminami maturalnymi, no i oczywiście z udziałem ilości uczniów w olimpiadach, które zwalniają z egzaminów, w tym przypadku zawodowych. Wszyscy zgodnie podkreślają, że najważniejszym ogniwem, który prowadzi później do wyróżnień i nagród, jest odpowiednia praca grona pedagogicznego. Bezwzględnie najważniejszą rzeczą to jest praca i zaangażowanie nauczycieli pracujących w szkole, ale również i innych pracowników, którzy w tej szkole są. Ranking Perspektyw od kilku lat dzielony jest także na kategorie tzw. tarcz. W tym roku grudziądzki ekonomik po raz kolejny uzyskał złotą tarczę. Drugie LO, budowlanka oraz zespół szkół technicznych muszą zadowolić się srebrem. W całym zestawieniu oceniono ponad 2200 liceów ogólnokształcących i około 1800 techników. Zima to trudny okres w roku, głównie dla zwierząt wolno żyjących. W Grudziądzu dzięki inicjatywie Urzędu Miasta i Fundacji Siedmiu Życzeń wybudowano dla kotów 3 domki, które zapewniają schronienie przed mrozem. Każdy domek przystosowany jest dla 6 kotów. W środku znajdują się jedzenie i ciepłe koce. Pomysł zrodził się jesienią, wtedy współpracowaliśmy ze szkołami i na zajęciach technicznych uczniowie wykonywali takie proste domki ze styropianu. No, na pewno nie były to domki trwałe ani bardzo estetyczne. Fundacja współpracuje z mieszkańcami. To właśnie oni wskazali miejsca, w których najczęściej przebywają koty, dlatego umiejscowienie domków nie było przypadkowe. Zamieszkuje zwykle około 15 kotów. W te największe mrozy, które były, koleżanka mówiła, że nawet 20 kotów mieszkało w tym domku, także znalazły dobre schronienie. Budki znajdują się na Alei 23 stycznia, ulicy Kościuszki i osiedlu Strzemięcin. Fundacja ma w planach stworzenie kolejnych kocich domków. Staramy się uzyskać
pozyskać jeszcze już nasze fundacyjne fundusze na postawienie jeszcze kilku domków. No te gwarantują przetrwanie, myślę, że około 200 zwierzaków, jeszcze na pewno dla kilkudziesięciu byśmy potrzebowali. W tych miejscach pojawia się wiele kotów, więc wolontariusze fundacji mają więcej możliwości, by poddać koty badaniom czy sterylizacji. Prowadzimy akcję sterylizacji, nasi wolontariusze wyłapują koty w mieście, dostarczają do przychodni, które współpracują z Urzędem Miasta i sterylizujemy te zwierzęta. Prosimy mieszkańców miasta, by nie niszczyli domków i szanowali szlachetną inicjatywę miasta. Wraz z początkiem nowego roku rozpoczął się nabór wniosków do czwartej edycji grudziąckiego budżetu obywatelskiego. Tym razem zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej dla zainteresowanych mieszkańców przewidziano pulę 3 milionów złotych. To o 1 milion więcej niż w poprzednich latach. Kolejną istotną zmianą jest ograniczenie projektów, które pochodzą z instytucji oświatowych. Mają szansę te wszystkie obywatelskie projekty, które były wcześniej składane, a przepadały w głosowaniu, tak? Bo wiemy, że placówki oświatowe miały większą możliwość zagłosowania i większą ilość głosów zdobywały. Jak złożyć poprawny wniosek? Wiele z nich przepada podczas późniejszej weryfikacji. Teraz, żeby zmniejszyć tę liczbę, władze miasta uruchomiły specjalne punkty konsultacyjne. Punkty konsultacyjne są zlokalizowane w informacji turystycznej na rynku głównym w Grudziądzu, w biurze obsługi interesanta w gmachu głównym Urzędu Miejskiego, a także tutaj w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji. Każdy zainteresowany pomoc znajdzie również w internecie. Na stronie marki HGRU uruchomiona została specjalna zakładka Ile kosztuje miasto? W tym celu, aby mieszkańcy, którzy mają wątpliwości co do zakresu rzeczowego bądź finansowego przygotowania projektu, mogą tam uzyskać informacje, ile co kosztuje. Więc też zachęcam do tego, aby wejść na tą stronę i zapoznać się z tymi informacjami, które są tam przygotowane. Odpowiednio przygotowany wniosek należy złożyć w terminie do 15 lutego. Zrobić to można na dwa sposoby. W wersji papierowej, poprzez formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny też na stronie internetowej, można też przyjść do nas do wydziału, czy też do punktu konsultacyjnego i taki wniosek otrzymać. Można też złożyć w formie elektronicznej poprzez system dostępny na stronie hgru.pl. Po 15 lutym złożone wnioski czeka jeszcze weryfikacja. Te, które je przejdą, zostaną poddane głosowaniu. W tym roku samorządowcy przygotowali specjalną akcję promocyjną, która ma przypomnieć mieszkańcom sposoby oddawania głosów. Niebawem do mieszkańców naszego miasta poprzez Pocztę Polską trafią ulotki, które też będą informowały o tym, gdzie będzie można zagłosować, w jakich punktach do głosowania będzie można oddać głos na dany projekt. Wygrane projekty realizowane będą w terminie od maja do grudnia bieżącego roku.